Bardzo serdecznie was witam i zapowiadam nasz gość, pan Zbigniew Galzak. Dobre. To będzie bardzo ważne spotkanie. Myślę, że dla naszego środowiska NTV w jakimś sensie przełomowe, jeśli chodzi o sprawy walki o zdrowie ludzi w kontekście technologii GSM, technologii mikrofalowych, właściwie pól elektromagnetycznych, które mogą i wiemy, że są szkodliwe dla człowieka. To, co się dzieje dzisiaj w Polsce w związku z wejściem 5G, troszkę obudziło ludzi i niektórzy też patrzą, a co do tej pory dzieje się z wpływem pól elektromagnetycznych na człowieka, skoro tak dużo już sami korzystamy z komórek i całej sieci w Polsce i szerzej, która nas, można powiedzieć, oplotła gigantyczną ilością różnych częstotliwości drgań. Pan Zbigniew bo w tym sensie pan teraz się procesuje, monterem, tak, z instalacji GSM. GSM. I ten odcinek jest pierwszy i on dotyczy historii takiej indywidualnej, osobistej pana Zbyszka. Będą następne odcinki mówiące o istocie problemu, jeśli chodzi o pola elektromagnetyczne i zdrowie człowieka, ale żeby skoncentrować się na pana historii, panie Zbyszku. Jak ona się zaczyna? No, historia ma swój początek praktycznie w roku 1997, gdzie mając idealne wyniki, rozpocząłem pracę przy budowie stacji bazowych telefonii komórkowej. Wtedy jeszcze praktycznie tych stacji było bardzo mało lub działała pierwsza wersja EMT, czyli 450 MHz. Jakie pan miał kwalifikacje, żeby podjąć ten zawód? Ja byłem z zawodu elektromonterem, więc Rozumiem. Przyszedł pan weryfikację w firmie, która pana zatrudniła. tak, badania wszystkie, badania Pan, były tak. wysokościowe, wszystkie badania, no i tak zaczęła Czy się. w 97 roku rozpoczął pan taką pracę? Dokładnie, od początku, gdzie praktycznie Dobrze. 97 roku, no i ta praca była, można powiedzieć, z początku była budowa stacji, można powiedzieć, które były nieczynne, nie było tych stacji, więc nie było problemu. Potem zaczęły się sprawy rozbudowy czy poprawek na istniejących stacjach, no i zaczęły się też prace w polach elektromagnetycznych o dużo wyższym natężeniu na obiektach radiowo-telewizyjnych. Zacznijmy tak, żeby dla naszych widzów ta historia rozwoju telefonii komórkowej i tych stacji bazowych z tym związanych była takimś elementem, wie pan, takiej instrukcji, że tak powiem, do tematu, wprowadzenia do tematów. Czyli tak, od czego w zasadzie zaczęto, na czym ta infrastruktura polegała, na jakich częstotliwościach nadawano w związku z tym tą komunikację i co się potem zaczęło No, zmieniać. ja zacząłem od tego, że praktycznie wchodziła już pasmo 900 MHz, bo technologia 450 to była technologia, która już odchodziła powoli do lamusa, więc zaczęła się technologia już stricte cyfrowa, czyli pierwsze 900, później wchodziło 1800, wtedy jeszcze nikt o LTE nie słyszał, nieco. Powiedzmy jeszcze tak na najbardziej takich fizycznych podstawach, z podstawówki wręcz, które są czasami nam potrzebne. Co to znaczy na przykład 900, pan powiedział, megaherców? To jest zakres. Mamy Zakres, dziś. częstotliwość drgań fal, tak? Tak, to jest zakres. Dzisiaj praktycznie mamy zakresy To ile to od. jest na sekundę? Jeszcze raz, żeby. Wie pan co dokładnie? To To jeżeli jest. 900, to po prostu, jeżeli to megaherców, to są To są promieniowanie mikrofalowe, to mikrofalowe. jest tej grupy. To Czyli jest. to jest grupa mikrofalowa, tak? Tak. Dobra, jesteśmy już w dziale mikrofale. Żeby była jasność, mikrofale to również to, co mamy w kuchenkach mikrofalowych? Tak, tylko że Tylko te. innej Tylko. częstotliwości jeszcze. Nie, częstotliwość, tylko tam jest inne natężenie, dlatego to jest Rozumiem. zamknięte szczelnie. Ja nie, ja wiem, sobie zdaję sprawę, No, tylko że tak. to nie jest to samo, ale mówię o częstotliwości drgań, że to jest To już jest jakby. wszystko później w zakresie mikrofalowym zaczyna się. I pan zaczyna pracować przy tych, powiedzmy, co to znaczy montować nadajniki? Na czym to polegało? Co pan właśnie montował? No, budowę całej stacji od początku, zasilania, kable, trasy, maszty. Masztami nie zajmowaliśmy się, ale antenę, później uruchomianie, później wprowadziły komórek. Co wchodziło wtedy w skład takiej stacji? Tak, żebyśmy, wbrew pozorom, uważam, że jest nam potrzebna wiedza z podstaw No, techniki. przeciętna stacja zależności, wolno stojąca to zawsze był maszt, trasy, kable, kontener. Stacja na obiektach typu kościół, budynki, inne szkoły, to zazwyczaj była konstrukcja z porca, maszt, trasy, kable, no i później zależności, czy urządzenia stałe na dachu, czy stałe w środku, mogły to być pomieszczenia, więc tak ogólnie to wyglądało, że zarys był, można powiedzieć, taki. To odległość między taką jedną stacją a drugą, żebyśmy mogli sobie na przykład rozmowy telefoniczne prowadzić, mówię tu o komórkach, to mniej więcej jaka była wtedy potrzebna, kiedy, w tamtym standardzie, jak żeśmy to robili? Nie, no to do dzisiaj standard został, że Został. sami się powoływali na profesora
z Wojskowego Instytutu, który mówi o tych odległościach, bodajże Śmigielski, że nawet 25 km, gdzie uzyskać, można powiedzieć, połączenie z telefonu, bo dzisiaj właśnie problemem nie jest już samo połączenie z telefonu, bo ten zasięg, tak jak ja mam daleko od stacji, ja mam bardzo dobrą jakość, no bo zmieniły się, można powiedzieć, zmieniła się technologia i można powiedzieć, tą technologię na tyle się da pogodzić, bo możemy z daleka rozmawiać, nie? Tak, ale o tych aspektach technologicznych będzie w innej rozmowie. Mówimy o pana historii, żeby dotknąć z bliska, z czym pan się de facto zetknął, bo pan doznał bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu. I o tym, jaki to jest uszczerbek na zdrowiu, jak się pan teraz procesuje de facto o to, by panu przyznać w ogóle status osoby, która ma chorobę zawodową, to się okazuje, że to jest jakiś poważny problem. Problem jest, bo problem się sprowadza do tego, że tak jak w moim przypadku, kiedyś mając idealne wyniki, to na dzień dzisiejszy okazuje się, że w roku 2000 praktycznie, 2001-2002, mój system odpornościowy po prostu uległ degradacji. I to jest tak zwany objaw, można powiedzieć, można go porównać do objawy choroby mikrofalowej, to co opisywał profesor Johansson w Krakowie. On pokazał tomograf komputerowy, co się robi z systemem odpornościowym, więc rok 2002 to był, można powiedzieć, rok w moim życiu makabryczny, bo miałem wyniki osoby, mając 32 lata, miałem wyniki osoby ponad 70. Miałem cały system odpornościowy zniszczony, układ nerwowy, zaburzenia pamięci, świadomości. No właśnie, objawy. Dlatego mam, do dzisiaj mi został problem z szyją. Dokładnie, i dzisiaj wiem, że dokładnie badania, których teraz próbuję się wyprzeć, profesor Sieroń to potwierdzałem, że doszło do zmian w układzie kostnym szyi, bo szyja była narażona, można powiedzieć, przy pracach na czynnych obiektach na takie szczególne niebezpieczeństwo. Tak, jeszcze w roku 99 związek tarczycy z promieniowania elektromagnetycznym potwierdzała profesor Śliwińska z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. To się wszystko skończyło z rokiem 2002, gdzie nagle zmieniono rozporządzenie, wykreślili z wykazu chorób zawodowych promieniowanie. Bardzo dobrze, wie pan, nie dlatego przerywam, żeby to było mało ważne, tylko żeby właśnie nadać chwilkę takiej wagi temu momentowi. Bo oto, proszę państwa, moi drodzy widzowie, mamy sytuację wręcz kuriozalną. Oto wchodzi jakiś rodzaj rozporządzenia, którego celem jest wykreślić jakiś rodzaj chorób. I pytanie, co on może przenieść do innego działu? Czy no. Dlaczego to się robi? No, dlatego się to robi, że jak dzisiaj wiemy, szczególnie Instytut Medycyny Pracy w Łodzi ma wszystkich operatorów na dachu. Zadawałem pytanie, jakie koszty, ile można powiedzieć z tego tytułu czerpią korzyści majątkowe, jeżeli chodzi o to, nie udzielono mi tej informacji. Mówiono mi, że to jest zarzut po prostu, nie powinienem takiego zarzutu po prostu formułować, no bo są anteny, nie? Jest kasa, no i teraz sobie wyobraźmy, rok 2002, wykreślałem to z wykazu, ja się łapię w ostatnich dniach do tego wykazu, a jak dzisiaj weźmiemy wykaz chorób zawodowych, uszczerbku na zdrowiu wojskowe, tam tu dalej jest, w punkcie 5 jest dalej. Czyli tak, kiedy mamy do czynienia z wojskowymi ludźmi, którzy pracują dla wojska, czy służą w wojsku i stykają się z polami elektromagnetycznymi, tak, to u nich tego typu choroba zawodowa, która ma jakieś objawy, występuje. Uszczerbek, tak. Czy to jest tak, czy jakiś rodzaj uszczerbku na zdrowiu, on ma jakieś swoje tak zwane objawy i parametry. Dokładnie. Natomiast wszyscy, którzy nie pracują w wojsku, a stykają się z polami elektromagnetycznymi, na jakieś zawody, tak jak pana zawód, jakby nie mają prawa na taką chorobę zapaść, bo po takiej chorobie nie ma w spisie. Dzisiaj nie ma. Ale czy nie sądzi pan, a pan teraz jeszcze to wyjdzie, bo pan jest genialnym znawcą prawa, mimo że nie jest z wykształcenia prawnikiem i tutaj zresztą strona internetowa pana poczytacie, będzie o panu Zbyszku głośno w Polsce jeszcze bardziej niż jest. Krótko mówiąc, w sensie prawnym, czy to, co zrobiono w 2002 roku, wedle pana rozpoznania prawnego, mogłoby być podstawą do jakiegoś wszczęcia jakiejś sprawy, czy to z urzędu przez prokuraturę, czy z powództwa cywilnego, że jacyś konkretni urzędnicy po prostu dokonali zmiany przepisów, które godzą w interes na przykład zdrowotny społeczeństwa? No ale to już w 2002 to już będziemy mieli przedawnienie, można powiedzieć. Aha, rozumiem, to się im uda. No to się im uda, tylko to nie zwalnia każdego, który można powiedzieć, czy nawet pracuje, czy mieszka, nie pozbawia go możliwości sądzenia się w sądzie cywilnym.
Rozumiem, czy tak. W sądzie karnym również. Zatrzymajmy się, bo tam jeszcze cała historia z panem. Zobaczcie, żebyśmy złapali byka za rogi tam, gdzie to jest możliwe. Bo to wie pan, co to jest ewidentne. No jak można wykreślić chorobę, chorobę w konsekwencji zawodową, która będzie się nasilała, bo wiadomo, że telefonia się rozwija. W wojsku zostawiono, że tak powiem, nadal, że to jest choroba. W cywilnym obrocie tego już nie ma. Ludzie będą chorować, będą umierać. Zero możliwości tak naprawdę prawnych, żeby oni w trybie pewnym, administracyjnym otrzymywali na przykład rentę czy pomoc medyczną, tylko muszą walczyć poprzez cywilne oczywiście sprawy, ale to jest zupełnie inna bajka. Ale to jeszcze nie koniec tego przekrętu. 14 lat później, bodajże w 2016 roku, zmieniono w ogóle strefy dla prac. Wiedząc, że mam postępowanie w sprawie choroby zawodowej, zmieniono strefy, że można dłużej przebywać i w sytuacji, w której nie ma dzisiaj, co opowiem jeszcze, nie ma lekarza, który by mógł się wypowiedzieć. To jest kolejna afera i zadyma. Dobrze, czyli tak, 2002 rok, pan mówi, wykreślono z rejestru, przepadło, już mamy uszczerbek na zdrowiu. Mówi pan, że o ile z postępowania administracyjnego nie uda nam się jakby tropić przestępców tego procederu, bo ja bym przestępców. Mi się. Ale może być to z powództwa cywilnego. Tak, nie? I karnego. I karnego. Tak. Czy pan podjął osobiście taką... Ja się zmieściłem do wykazu chorób zawodowych. A inni? No i nie. Zna pan takie przypadki, że ktoś się sądzi z powództwa cywilnego czy z kodeksu karnego? No daj dowiedział, to jest powództwo cywilne. A tam jest chłopak, który przegrał, tylko że on tam głównie przegrał dlatego, że nie miał lat. Że nie miał lat do zaliczenia go do ZUS-owskiego, on jest zachodniopomorskiego. A tam potwierdzali u niego arytmię, a z tego co wiem, na razie w toczącym się, jeżeli chodzi w Polsce, postępowanie to tylko ja się załapałem. A czy nie sądzi pan, że to, co mówimy na razie roku 2002, czy to nie może być jakieś przestępstwo urzędnicze? To jest taka pierwsza... Ja wiem jak do tego. No, wojsko potwierdza, że tam doszło do tego z powodu tego, że bali się, co będzie dalej. Wiem, my wszystko wiemy, jakie są intencje. Kasa, kasy, czas kasa. Tylko ja tutaj rozumuję bardzo prosto. Jeżeli ktoś dla kasy, czy jakichś układów partyjno-politycznych dokonał zmiany w ważnym rozporządzeniu, tak? I jest to konsekwencją, jest uszczerbek na zdrowiu dużej ilości Polaków, bo nie wiemy jakiej, czy to nie może być przestępstwo po prostu urzędnicze? No wie pan co, to się kwalifikuje, bo powiem panu, idąc tym tropem dalej, jeszcze od 2002 roku, parę lat jeszcze później, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi wystawia opinię, że może nie ma uszczerbku na zdrowie dla osób fizycznych i nagle, ponieważ znam dzisiaj profesora Zmyślonego i nagle ten instytut przyznał się, że nie ma żadnej kompetentnej osoby w tym instytucie, a druga rzecz jest konflikt interesów. A kiedyś te opinie były, tylko te opinie tych lekarzy były oparte, można powiedzieć, tak u mnie na science fiction. To była po prostu fantastyka w najlepszym wykonaniu, bo wypowiadali się lekarze, którzy nie mieli zielonego pojęcia, bo nie wiedzieli jednej rzeczy, tak u mnie, co się stało ze systemem odpornościowym. Bo to jest bardzo prosta rzecz, gdyby w moim przypadku odniosę się do biegłej sądu apelacyjnego w Katowicach. Biegła specjalistka medycyny pracy wzięła pod uwagę wszystkie aspekty i mówi jedną rzecz. Jeżeli pan w 99 roku miał idealne wyniki, to czemu w 2002 roku ma pan koszmarne wyniki? Gdybym ja orzekała, a byłoby jeszcze tak, że byłaby, można powiedzieć, zbliżone wyniki do orzekania bezpłodności, to by orzekła chorobę zawodową, bo ja tam miałem i paru kolegów, że było ponad 90% martwych plemników. A krytyczna norma WHO jest 85%. Ale oczywiście wszyscy tak nie widzą w tym zbiegu, tak jak kiedyś było znane w historii, były przypadki z radarami. Wojskowy Instytut w Warszawie, który próbował to tuszować w Niemczech, to potwierdzono, że paru oficerów w Ustroniu Morskim w okolicach zachorowało na białaczki i umarło. I Wojskowy Instytut z Warszawy stwierdził, że on nie widzi pomiędzy tym związku przyczynowego, bo to normalne, że 40-letni faceci umierają na białaczkę. Nie? No to było dziwne, a właśnie w tym czasie mieli pecha, bo niestety Niemcy zauważyli ten problem. I tu właśnie jest ta agia dzisiaj. Jest to na zasadzie, można powiedzieć, wykreślania, na zasadzie typowa fantastyka. Lecimy teraz tak, stwierdził pan jeszcze o tym 2016 roku, bo to wątek, żebyśmy dokończyli, tak? Bo następny ruch, jaki wykonuje administracja państwowa, żeby jeszcze bardziej w konsekwencji nie zobaczyć, jakie są konsekwencje zdrowotne stosowania jakichś technologii, wprowadzają coś w 2016 roku. Niech pan jeszcze dokładnie to zmieni. Zmieniają strefy, że można w strefach duże pomyłać, bo jest strefa bezpieczna, pośrednia, strefa nie.
niebezpieczna i strefa zagrożenia. Ja na przykład pracowałem też w strefach, gdzie nie powinienem w ogóle przebywać. Okazało się to na tej zasadzie, że kogo interesowało moje zdrowie czy kolegów. Wchodziliśmy w strefy, gdzie nie powinniśmy być, bo wyłączanie wtedy czy obiektu radiowo-telewizyjnego to są ogromne koszty. To robili sobie kozłów ofiarnych, dlatego u mnie postępowało to w takim szybkim tempie. Dlatego to się stało nagle i dlatego lekarze tego nie rozumieli, bo to nie tylko jeden lekarz. Jeszcze raz, żebyśmy zrozumieli cały ten zabieg, można powiedzieć, administracyjno-terytorialny, tak? To znaczy podzielono na strefy. To znaczy tak, że co, że kogo te strefy miały obowiązywać? Dla pracowników są strefy. Ale jakich pracowników? No, którzy wykonują te prace. Nie? Na przykład monterskie. Tak, dzisiaj, tak. I teraz tak, stworzenie tych kilku stref oznaczało, bo do tej pory, do tego roku 16 nie było takiego podziału na strefy. Nie tak? Były strefy, tylko były inne ograniczenia. Teraz to zrobili, to można powiedzieć, bardziej liberalne. Bo przesuwali wszystko na zasadzie na widzimisię totalne. A skąd wiedzieli, że strefa jest niebezpieczna, powiedzmy średnia i tam bezpieczna? No znowu było zgadywanie. To było jak wróżenie z fusów. Oni przenieśli strefy, nie mając pojęcia, co robią. No bo to na takiej zasadzie, bo jeżeli w Polsce nie ma ani jednej kompetentnej osoby, którą na przykład spróbował znaleźć Sąd Okręgowy w Warszawie, no to kto mógł się wypowiedzieć? No również dobrze, aby to rozporządzenie zrobił, można powiedzieć, myślę, że jakiś Wróżbita byłby bardziej wiarygodny. No bo kto wie? No byłbym, no bo to zrobiono w ogóle nie mając tej osoby, bo dzisiaj to potwierdzają, że tak funkcjonuje. No ale czy nie sądzi pan, że robiąc tego typu podział na strefy, te nowe strefy, pan powiedział bardziej liberalne, nie mając właściwie po temu żadnej naukowej wiedzy, że to mamy do czynienia z kolejnym rodzajem przestępstwa urzędniczego? Chce się zwrócić właśnie. No, ale nie pan, no jak można wprowadzać przepisy, że są jakieś strefy, że tu jest bezpiecznie, to jest niebezpieczne, to jest tak, nie mając po temu najmniejszych, powiedzmy uznawanych jako standardowe badań, czy też fachowców, którzy mogliby to rozstrzygnąć, że to jest bezpieczne, to nie, to tamto. No bo wie pan co, bo rozumiem, że takich badań wtedy nie było. Nie ma do dzisiaj. Do dzisiaj ich nie ma. Do dzisiaj ich nie ma. Do tego nie ma badań, bo jeżeli by były takie badania, to by nie było problemu z moją postępowaniem w sprawie choroby zawodowej. To się wszystko bywało. Ja byłem kilka razy w Instytucie Medycyny Pracy w Sosnowcu i w Głównym Instytucie w Łodzi, gdzie nawet sędziowie nie uznali za wiarygodne tych opinii. Bo to było opinie zwróżenie z fusów, czyli pole na przykład i papierosy. Jeżeli ktoś palił, to nie mógł zachorować, bo to papierosy spowodowały ten uszczerbek, nie pole elektromagnetyczne. Nie? Pan na szczęście palił, czy też nie palił? Nie, paliłem, nie. No dobrze, bo mogli znaleźć teraz wytłumaczenie, że to przez palenie. Ale tam przyjmując taką teorię, można powiedzieć, to... Jak pan cukierki jadł jakiegoś typu, też by się mogło okazać, że pana cukierki wykończyły. Nie, dlatego wie pan co, nie? No bo gdyby potwierdzili na przykład, tak w moim przypadku, że na przykład papierosy, gdyby pokazali badania, że na przykład, no proszę, 32 lata większość społeczeństwa, większość mężczyzn jest na ręce, co paliło, no bo takie objawy nie ma, no bo po prostu było to... Dobra, z 16 rokiem sobie jakby na chwilkę to zamykamy, bo mówimy, że jest kolejny przekręt, nazywam to przestępstwo administracyjne, czyli stworzenie pewnej fikcji, która nadal może jeszcze bardziej narażać pracowników tego sektora na konsekwencje właśnie utraty zdrowia czy uszczerbku na zdrowie, więc to jest kolejne posunięcie przeciwko zdrowiu człowieka, zdrowiu ludziom. Ewidentnie to w przyszłości mam nadzieję, będziemy w stanie sądownie wszystko dowodzić i też z pana udziałem. Jedziemy dalej. Teraz tak, i pan w którymś momencie, ale pan się zorientował, że z panem jest źle w tym roku. W 2002. Drugim. Znaczy na wtedy, początku. To, co się dzieje potem, to pan już jest tylko obserwatorem. Tak. No i dlatego taki jestem cały czas, można powiedzieć. Co się dzieje? Niech pan opowiada tą historię. Zobaczył pan, że pan się źle czuje. Poszedł pan po wyniki. Lekarze stwierdzili, że pan ma obniżenie odporności, że jest nie, pan się... Nie, wie pan, to pierwsza rzecz, która była szokująca, była pierwsze, co miałem wykonane, to prześwietlenie kręgosłupa szyjnego. Aha. Lekarz jak zobaczy zdjęcie, to mi mówił, i to nie jeden, gdzie pan był? Bo mówi, to te zmiany, które miałem w szyi już 16 lat temu, to nie robi się z dnia na dzień. Takie zmiany trwają długimi latami, a to miałem błyskawicznie. W ciągu 3 lat pan to zyskał? No błyskawicznie, nie? Bo to się pojawiło. Czy opis pana dolegliwości był dla pana zadowalający? To znaczy uznał pan, że ci różni specjaliści od różnych zagadnień dotyczących ludzkiego ciała stwierdzili przynajmniej w sensie objawów i tego, co jest na zdjęciach, że jest to i to i to i to i co do tego nie ma wątpliwości? No właśnie, i to jest... Czy tutaj pan uzyskał przynajmniej tyle, jeśli chodzi o pana stan zdrowia? Ja nie wiesz, czemu tak się stało, bo to będzie pana wojna z nimi trwa. Nie, no ja uzyskałem, wie pan co, uzyskałem, tak mówię, była opinia korzystna dla mnie sądu apelacyjnego w Katowicach, no i te niekorzystne wszystkie opinie instytutu, które legły w gruzach. Ale pan wszystko wie, ja wiem, jeszcze raz powtarzam, jakie badania
i skąd pochodziły, które potwierdzały, że pan ma takie, a nie inne uszczerbki na zdrowiu? Nie, no to jest badanie, nie. No to same badania, które się toczy postępowanie, to jest na podstawie dokumentacji lekarskiej. Opytam o dokumentację lekarską. Tak. Czy z dokumentacji lekarskiej jest pan zadowolony? Z dokumentacji tak, w dokumentacji jest wszystko opisane. O to mi chodziło, żebyśmy wiedzieli, co tu się dzieje dalej. Czyli jeśli chodzi o dokumentację lekarską, która robi pewną diagnozę tego, co z panem jest było, czy nadal jest, to tutaj jest to poprawnie zrobiona dokumentacja. I ona, co ta dokumentacja medyczna mówi o z pana stanie zdrowia? No nie, jeżeli chodzi, mam rozpoznane zesztywniające zapalenie stawu kręgosłupa, choroba, która no, jest nieznane pochodzenie, tylko u mnie zaczęła się od kręgosłupa szyjnego, w dziwnej formie ekspresowej i teoretycznie powinno być po latach dużo gorzej, ale zupełnie inaczej, więc nie pasuje to do tej teorii. Miałem zaburzenia pamięci świadomości w 2002 roku, to trwało jeszcze parę lat, to zniknęło w ogóle. Czyli to, że zniknęło, to jest też pewien efekt pana pracy nad własnym zdrowiem, o czym trzeba osobno powiedzieć, żeby nie wynikało, że to tak zniknęło, bo miało zniknąć. Ale to nie, to wtedy nie? Jeszcze znikało, można powiedzieć, same, ale to się działo, można powiedzieć, na takich przykładach, że nie miałem wtedy jeszcze telefonu od 2002 roku, począwszy chyba do, nie wiem, do 2008 czy 2010, nie było źródła, obok nie miałem stacji, organ się zaczął regenerować. Ja już nie byłem w stanie wtedy, tak kiedyś, żeby rozpoznać, gdzie jest więcej stacji bazowych, tak jest, dużo ludzi jest, którzy już to rozpoznają do dzisiaj. Później to się po prostu naprawiło, później zacząłem sam domagać się za pomocą medycyny naturalnej naprawiać i zostały te rzeczy, które cały czas wiązałem. Chciałem tylko od jednej odpowiedzi od lekarzy, specjalistów medycyny pracy. Co się stało, tak jak sądka, za między 99 a 2002 roku? Tak. Gdyby potwierdzili, że to jest normalne, czyli większość społeczeństwa w wieku 32 lat nadaje się na rentę, to bym zrozumiał. A oni próbowali szukać wymówek, ale żadnych konkretów. Bo jeżeli takie rzeczy się dzieją, no to mogłem przypuszczać, że to ma związek, tym bardziej, że jak zrobił wykład profesor Ole Johansson, on dokładnie potwierdził to, co cały czas uważałem, nie znając pana profesora, że u mnie była dysfunkcja systemu odpornościowego i teraz można powiedzieć, a teraz dopiero jestem pewny, bo ja spotykam ludzi w całej Polsce, którzy mają podobne objawy, typu jak mamy dzisiaj te podstawowe zaburzenia pamięci, zaburzenia snu, to istnieje. Te badania i takie objawy potwierdza się dzisiaj na całym świecie, ale ja moje postępowanie w sprawie choroby zawodowej mam problem, bo w Polsce nie ma kogoś, kto się dzisiaj wypowie, bo nikt się nie podejmie tej opinii. To jest coś, co wprawdzie dwa razy zostało już powiedziane, ale znowuż się na tym zatrzymamy, bo żeby docenić wagę tego zdania, które pan powiedział, żebyśmy naprawdę w tym całym potoku informacji, które płynie wszędzie, również i w NTV, zatrzymali się na chwilę i zrozumieli, co to zdanie oznacza. Obcujemy z gigantyczną technologią, której można powiedzieć no, pożyteczność, no, dzwonimy, mamy internety i to wszystko. Zdrowotne konsekwencje są nieznane choćby z tego powodu, że w Polsce, jeszcze raz pan powtórzy, nie ma takiego lekarza, który by miał odpowiednie narzędzia medyczno-naukowe, by ocenić, że oto mamy w tym przypadku konsekwencje używania czy zbytniego narażenia, czy jak się tu popularnie mówi, ekspozycji na pole elektromagnetyczne, no, które są za silne na przykład. Dokładnie wie pan co, była sprawa taka w Radomsku. No. Była sprawa, że prokurator wszczął śledztwo, bo były normy nawet przekroczone, sfałszowano dokumentację, ale pomijając to, chciał powołać kogoś. No i Ministerstwo Zdrowia polecało Instytut Medycyny Pracy w Łodzi i Wojskowy Instytut w Warszawie. Oba instytuty odpisały, nie mają żadnej kompetentnej osoby do wystawiania opinii. I zabrakło, no bo kogo, nie? No profesor Krawczyk mówi o szkodliwości, jeździ na konferencję, ale nie ma badań. On coś próbował, coś z różniczkami, on nie przebada. Profesor Sieroń też nie przebada, bo nie jest biegły. Czyli praktycznie dzisiaj jest taka sytuacja tak jak moja. Ja nie mam lekarza i ktoś pójdzie dzisiaj do sądu cywilnego w Polsce, to w Polsce nie znajdzie biegłego. Pójdzie do prokuratury, prokurator też nie znajdzie biegłego, więc teoretycznie można przyjąć, tak mówiąc ironicznie, że gdybyśmy mogli kogoś za pomocą fal pozbawić zdrowia i życia, to zrobimy to w sposób legalny.
bo nikt nie będzie miał możliwości obrony w tym momencie, a wiemy, że jest potężna, jeżeli chodzi o elektromagnetyzm, broń, bo można zakłócić nawet cały kraj, tak jak to było. No teraz się cyberbezpieczeństwo chce wprowadzać między innymi, w związku z tym. Słuchajcie, no to brzmi to dopiero jak jakiś horror, bo jeżeli rząd teraz chce wprowadzić na gigantyczną skalę dodatkową porcję, dodatkowe segmenty promieniowania mikrofalowego, dużo bardziej podejrzewanego, jeszcze większe jakby to jest ryzyko, no bo ciągle nie ma tego twardego jakiegoś jądra badań, żeby powiedzieć, słuchajcie, to jest szkodliwe, to nie jest szkodliwe. Robi to de facto po omacku, nie mając w Polsce ani jednego lekarza, ani jednej instytucji, ani jednego biegłego, który w danej konkretnej sprawie, gdyby ktoś czuł, że jest poszkodowany, bo się naraził na tą ekspozycję, to nie ma takiego człowieka, który by stwierdził, czy to zaszkodziło, czy to się zaszkodziło? No nie ma, niestety. A to brzmi jak absurd. No jak można pakować się z taką technologią i mówić o jakimś wielkim awansie Polski do jakiejś czołówki technologicznej świata, kiedy się nawet nie ma ani jednego człowieka, który by był w stanie czy to komuś zaszkodzić, też nie. No wie pan, jak ubiegły sądowy. No wie, bo wie pan co. Przecież to jest jakiś horror. Z mojego postępowania w sprawie choroby zawodowej wynika jedną rzecz, dlatego ja wrócę trochę. W roku bodajże 2006-2007, jakby olbrzymi protest w Lublinie, spotkałem się, wtedy był docent zmyślony, dzisiaj profesor z Łodzi. Pan profesor chciał wtedy, żeby przeprowadzić badania ludności, bo kiedyś jego koleżanka, profesor Bortkiewicz, zaczęły się pojawiać zbliżone objawy ze strony układu nerwowego, więc przerwano to. No i był jeden problem. Nikt z operatorów ani z rządu nie chciał dać nawet złotówki na te badania, bo to by były badania epidemiologiczne. Dany blok, dani ludzie i objawy, które występują, co się dzieje. Wtedy by można było potwierdzić związek przyczynowo-skutkowy, no bo jeżeli tak jak w Radomsku praktycznie cały blok nie śpi, młodzi ludzie i starzy, co jest grane. Dlatego i to jest problem, bo jeżeli byśmy... To co nadal w Radomsku? Stacje dwie są zlikwidowane, były nielegalnie. I to nielegalnie. No zlikwidowane. No. Nielegalnie były. No i prokurator jeszcze czeka. Na co? Nie wiem. Miał postawić zarzuty wszczął dochodzenia, oręż już jest zakończony, on czeka. Nie wiem na co czeka, prawdopodobnie nie wiem. Będziemy musieli się zająć tym. Ale teraz idziemy cały czas tym nurtem pana, bo historię, bo ta druga audycja będzie właśnie omawiała te wszystkie przekręty, jakie się w Polsce dzieją. Idziemy pana jakby biograficznym wątkiem. Pan idzie do sądu, zbiera pan na razie dokumentację medyczną, że pan ma taki stan zdrowia, jest bardzo zły. I co pan chce z tą dokumentacją zrobić? Co pan chce załatwić? No wie pan co, ja już byłem 6 grudnia 2016 roku, byłem po raz pierwszy, ale po raz trzeci w sądzie, ale po raz pierwszy w Naczelnym Sądzie, gdzie sędziów tylko mówiłem, że są opinie, ale ja chcę odpowiedzi na to, czy to ma związek, czy nie ma związek, ale nie na podstawie wróżenia z fusów, tylko konkretną rzecz. To czego się pan, jeszcze raz, żebyśmy dobrze zrozumieli, czego pan się przed tymi sądami domaga? Stwierdzenia, dlaczego tak się stało, że pan uszedł na zdrowiu? Czy ciągle pan o to walczy? Dokładnie. Cały czas o to? Czy to jest związek, czy nie ma związku? A czy w związku z tym, co się stało, czy pan w ogóle otrzymał jakieś pieniądze Nie, ale to mam rentę normalną z tytułu. Normalne, bo to postępowanie się toczy, nie? Aha, czyli renta jest jakby przyznana troszkę na zasadzie, no, że takiego też trochę uznania, że nie, jest pan, nie, renta mam bo nim z powodu góry, nie, bo mam górny kręgosłup zablokowany. Tak, bez względu na to, co było powodem tego, że pan ten gruzł, to się dostaje rentę, więc to jakby zupełnie nie zależy, czy pan by nogę złamał skutecznie, nie mógł pan chodzić, czy by pan ucho urwało, na jedno by wyszło, by tą rentę by pan dostał, bo takie są ogólne zasady, uszczerbek na zdrowie może być różny. Jest, nie może pan normalnie pracować, jest usztywnienie karku, dostaje pan rentę, jasna, to jest, to nie ma nic do rzeczy. Czy w związku z tym, że pan się pyta, dlaczego mam taki uszczerbek na zdrowiu? No dlatego właśnie mam ten problem, co się stało w ciągu tych 3 lat szczególnie. I pan powiedział, nie odpuszczę, dopóki się nie dowiem. No to już trwa ponad 16 lat. Słuchajcie, 16 lat pan próbuje się dowiedzieć, co się stało z pana zdrowiem. I sanepid czeka w Rybniku teraz, no co ma zrobić? Ja powiedziałem, że też poczekam, Państwowy Instytut Sanitarny, oni by się zwrócili, tylko do kogo mają? No jedynie nie wiem, może mi zostaje jedynie wróżbita w Polsce, nie ma nikogo. Gdyby mógł Państwowy Instytut Sanitarny zgodnie z przepisami się zwrócić, no by to by zrobił kto. Łódź już nie może, Sosnowiec nie może, wszyscy powiązani, nie dość, że jeszcze opinie robią dla Instytutu, więc która niezależna naukowiec, UJ odrobi jakieś opinie fizycy, ale on się nie podejmą, bo oni tylko biorą zbiór badań na świecie, jeszcze takich wyrywkowych, więc nie ma, będę czekał, nie wiem, następne 10 lat i teraz każdy, kto wejdzie na stronę sądową, a takie sprawy będą, będzie miał ten sam problem.
kogo powołać na biegłego? Sąd w Warszawie szuka, wszyscy odmawiają, nie? Wszyscy mówią, że się nie znają, nie mają specjalistów. 10 lat temu by powiedzieli, że mają specjalistów, nie? Wystawiali opinie, ale dzisiaj nie są czasy takie, że to, co ludzi może przekonać, tak na przykład, nie? Jeżeli rzeczywiście ktoś by powiedział, tak, badaliśmy, to nie ma związku. Albo proszę, 99, ma pan takie wyniki, w 2002 roku wyniki takie, bo one są na przykład spowodowane pana chorobą główną ZZSK. Tylko jak wytłumaczyć taką zmianę w błyskawicznym tempie? To by trzeba było całe ZZSK by trzeba było przedstawić w drugą stronę i wysnuć jeszcze teorię taką, że choroby przewlekłe postępujące idą w drugą stronę też, nie? No to nikt im tego nie kupi na świecie, gdyby ktoś chciał postawić... Że co, że potem się cofają? Tak. To się panu udało. Tak, no bo pan to jest... cofnął pewne objawy. Tak. No i to jest właśnie, to jest jedyne potwierdzeniem tego, że jest związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy, można powiedzieć... Bo pan przestał pracować jako monter, tak, telefonii komórkowej. Tak, bo tu można powiedzieć wrócić, bo tak jest kiedyś. Kiedyś można powiedzieć pamięć, można powiedzieć prawie nic nie pamiętałem, zaburzenia świadomości, a dzisiaj mam fenomenalną pamięć. Tak, tak, więc fenomenalną. Ktoś też by mógł powiedzieć teraz na przykład z lekarzy, jakby miał wystawić opinię, by powiedział, no tak, pan Gierzog jest 16 lat starszy i ma dużo lepszą pamięć tam setki razy, no bo z wiekiem pamięć jest coraz lepsza, nie? No to by wyśmiali tego, no i wszyscy się tego boją, bo jest kwestia postawienia rzeczywistej diagnozy, bo tak jak ja przerabiając się wszystko na logikę, a logiczne odpowiedzi, tak co można wszystko zweryfikować, tak w matematyce. A kto to postawi? No jak się, no nie ma dzisiaj, nie ma w Polsce takiego lekarza. A dla z nich pan powie tak. Czy teoretycznie, jak pan zna tych ludzi, którzy są ekspertami, specami, troszeczkę od tego, czy gdyby oni nie bali się czegoś, czy oni byliby w stanie zrobić taką ekspertyzę, czy też stan badań w Polsce, a nawet na świecie, nie wiem, jest... Stan badań, raczej brak badań. Dobra, właśnie no, o to chodziło. To wie pan co, nie można zrobić, jak oni próbują zrobić, na przykład nie jestem lekarzem, ale kierując się logiką i tak podważają to w naczelnym sądzie, nie prowadzą jednych prostych badań. Tak, na przykład mamy pracę Instytutu Medycyny Pracy Włączności o promieniowaniu elektromagnetycznym ze Słońca. Natężenie jest bardzo wysokie na Ziemi. Tylko ostatnio rozmawiałem z kimś z Instytutu Włączności, mi o tym mówił. Tylko mu zadałem pytanie, czy jak ten człowiek pojawił się na Ziemi, to już miał tą komórkę, też te sztuczne promieniowanie, czy nie miał, bo Słońce było. No to nie umieli mi odpowiedzieć, mówię, na to pytanie, a teraz musimy sobie zdać sprawę, że ze Słońca jest, ale tu jest sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne i żeby przeprowadzić badania, musi to być duża grupa i trzeba jedną rzecz sprawdzić. Jak reaguje system odpornościowy na fale elektromagnetyczne? A do tego jeszcze przejdziemy, może nawet drugim, tylko jeszcze przez moment, kiedy pan szuka tego eksperta, tego biegłego i tych badań, to cały czas melduje tutaj mi się teraz w głowie to, co pan powiedział na początku audycji, że jeśli chodzi o wojsko, o pracowników wojska czy służących wojsku, tam pozostała tego, tak, typu choroba, została tego typu choroba na zdrowiu z powodu. Tak. No dobrze, to na jakiej podstawie oni w wojsku są w stanie stwierdzić, że oto pan ma teraz kłopoty zdrowotne, ponieważ tutaj pan był narażony, bo pan przy stacji był taki czy inny, mamy tutaj rozeznanie, dostaje pan jakby diagnozę, że to z tego powodu, że pola magnetyczne. No nie, dzisiaj jest problem, dzisiaj nawet wojsko by nie wiedziało, co z tym zrobić, bo trzeba powiedzieć, że te aspekty biologiczne oddziaływanie, że mieliśmy świetnych naukowców, profesor Sedlak, profesor Mikołajczyk, oni udowadniali tezę, że biologiczne oddziaływanie to jest właśnie biologiczne, które możemy porównać do profesora Johanssona. System odpornościowy nasz, czyli jak bliżej stacji, na przykład, czy komórka blisko, jak śpimy. Ona wywołuje, ona pobudza ten system odpornościowy, tak jak u mnie. No, a mogę to porównać na takim przykładzie, że jak byłem w roku 99 na czynnej stacji bazowej zwykłej, to ja tego nie czułem. A w roku 2002 na początku już po prostu był koniec. Już organizm nie tolerował. Dzisiaj na przykład znam ludzi, którzy w ogóle nie potrafią rozmawiać, ani stać przy osobie, która rozmawia, ale możemy sobie wziąć pod uwagę jedną rzecz, która się potwierdza. Na przykład, jeżeli postawimy telefon przy jakimś czułym nadajniku, on co parę sekund łączy się z bazą. Jak my go mamy bardzo blisko głowy, śpiąc, to możemy sobie, jeżeli on tam jest w stanie pobudzić, to on wysyła falę do naszego układu nerwowego mózgu. Mózg teraz nie wie, co to jest, no bo nie jesteśmy przyzwyczajeni, traktuje to jako wroga, próbuje z tym walczyć. I
I teraz trzeba zrobić tak, jak umiem. Umiem po prostu szybko, bo były te natężenie wysokie. A to, co na przykład znam z autopsji, z życia, z Polski, na świecie z badań, to tam lata minęły. Lata doprowadziły do tego, że ludzie po prostu siedli. Zaczęły się choroby nowotworowe, które normalny onkolog powie, że mają związek i to olbrzymi z systemem odpornościowym. No i dzisiaj taką tezę potwierdza, co do telefonów i Wi-Fi, pani profesor Alicja Bortkiewicz, nie? Jest jej cały wykład, jest jej publikacja, cytowana w świecie nawet, w renomowanych czasopismach, tylko Polska mnie widzi. Ministerstwo nie widzą, że mają Instytut Medycyny Pracy i Pracy Polską profesor, nie widzą ją dlatego, że ona prowadziła zbiór badań z całego świata, które potwierdzały szkodliwość telefonu. Nie? Zaraz będziemy to chyba też w dodatkowej rozmowie robić, bo to będzie też olbrzymie pole informacyjne. Ja tylko, żeby dokończyć już pana historię. Pan powiedział, że nawet dzisiaj, no trudno, musimy o to zahaczyć, że nawet dzisiaj wojsko, mając cały czas ten punkt piąty, tak, miałby problem z tym, żeby definiować te kłopoty zdrowotne w kierunku właśnie uszkodziło wasze zdrowie zbyt silne ekspozycja pola magnetycznego? No bo nie zabrakło fachowców, nie? To oni też nie mają? No napisali do prokuratury w Łodzi, że nie mają. Zaraz, to wojsko też nie ma specjalisty, nie, który by w tej sytuacji mógł powiedzieć, że to kto w takim razie na podstawie punktu piątego w wojsku będzie decydował, że no pan ma uszczerbek na zdrowiu, ponieważ była zbyt duża ekspozycja. Nie wiem, chyba ci w telewizji, co mają te programy wróżbici, bo takie osoby. Ale wie pan, nie to ma. Poważna rzecz, co pan mówi, to wie pan co, bo to oznacza, że my nie mamy państwa, wie pan co, że to w ogóle nie jest państwo. No ja cały czas to nie jest wojsko, to nie jest państwo. Jeżeli na taką skalę w ciągu ostatnich 20 lat rozwinęła się generalnie powiedzmy ekspozycja mnóstwa różnych pól elektromagnetycznych, telewizory, komputery, telefony, stacje nadawcze, wie pan, przecież tego jest mnóstwo, więc to co jest dzisiaj, a to co było 20-40 lat temu, jeśli chodzi o ten cały smog elektromagnetyczny, to jest niebo i ziemia. I no wiadomo, ktoś powie, no tak, no taki jest trend technologiczny, cywilizacyjny, musimy się tym zgodzić, tylko rozumiem, że tym trendem powinny iść badania, fachowcy, eksperci, a tu się nakazuje, że im dalej idziemy w tą technologię szeroko pojmowaną, tym ubywa kogokolwiek, kto byłby władny oceniać, że to szkodzi na zdrowie tyle. No bo to kiedyś było prościej, wie pan co ja się zastanawiam. To jest jakiś absurd. Wie pan co ja się teraz zastanawiam i to wytestuję, bo Mam taki przypadek w rodzinie, siostra, mówiłem, że z telefonem trzeba uważać, zachorowała, umarła na glejaka. Właśnie. I teraz wytestuję to, złożę zawiadomienie do prokuratury, że pozbawiono jej życia, bo to nie jest tak, że ta technologia w taki sposób może całkowicie zaszkodzić, bo jest alternatywa. Jeżeli mamy telefon, to co mówi francuski, na przykład francuski fizyk, że przy telefonie nawet milimetry mają kolosalne znaczenie dla SAR-u, czyli gęstości, że trzymając telefon 25 mm od głowy, norma może być nawet do 10 do 14 razy mniejsza. I teraz powinno się mówić, jeżeli telefon używa dzieci, nie mówimy pierwszą rzecz, nie trzymajcie telefon przy głowie. Używajcie słuchawek przewodowych, lubcie na zestawach głośnomówiących. Druga rzecz, śpicie, używajcie budzika. Jeżeli nie macie budzika, włączcie tryb samolotowy, odetnijcie telefon. Trzecia rzecz, można powiedzieć później, wyłączajcie na noc Wi-Fi. Żeby ta ingerencja, bo dopóki oni nie udowodnią, że fala nie pobudza systemu odpornościowego i tym samym nerwowego, to mogą sobie publikować badanie na fantomach, mogą robić na szczurach, może InScript razem z profesorem Krawczykiem podważać, tylko to im runie. Bo wszyscy zadają im pytanie, tak jak w Radomsku, czemu cały blok? Czemu? I teraz jakbyśmy to przynieśli, są świątniki, są kolejne miejsca, gdzie nie chce się tego zbadać, a może idąc jeszcze dalej przez logikę, tak jak na moim przykładzie, wyobraźmy sobie, że 2 lata temu zapłacili za koncesję 10 miliardów. I teraz wszyscy są badań. Badania by nawet plus minus 10 milionów. Gdyby operatorzy się nie bali tych badań epidemiologicznych, dawno by wyłożyli po 2 miliony czy po 2,5 miliona od ręki. Gdyby ktoś im powiedział, że 10 milionów kosztują badania, pomiary w Polsce i trzeba ściągnąć ekipę ze Stanów Zjednoczonych, to niby zapłacili. Ale gdyby ktoś im powiedział, ale lekarze się zgodzili przyjechać, będą badać tych ludzi, to nie chcą o tym słyszeć. I sędziowie mówią prostą jedną rzecz, logicznie się zastanawiają. Czemu działa technologia, która jest nieprzebadana nawet w kraju, nie?
Jak my pójdziemy? Pójdziemy do sądu i co powiemy? Powołujemy WHO? Czy powołujemy członka samozwańczej komisji Inskripu, to nas sądzi za wyśmieje. No. Będzie to też jeszcze o tych samozwańczych zespołach naukowców, które nagle stają się autorytetami dla tych wszystkich korporacji i dla państw i tych ministerstw w tych państwach, które nagle karmią się jakąś ideologią naukową, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dochodzę do tego miejsca, gdzie pan cały czas jest, bo teraz tak, pan się podjął tego trudu. Niech mi pan powie może tak jakby w sensie prawdy, to gdzie pan trafił, do jakiego sądu? Ile było rozpraw? Nie. Na jakim etapie to w ogóle jest? Nie, no w sądzie byłem dwa razy, w wojewódzkim sądzie. Dwa razy, tak? Wygrałem, jeżeli chodzi o z wojewódzkim inspektorem sanitarnym i z powiatowym. Bo gdzie? No w Gliwicach. Gliwice konkretnie. No i trzecią sprawę... Ale powiedzmy o tej rozprawie. O co pan wygrał z tym wojewódzkim inspektorem? Nie, chodziło o poziom, o strefy, w których pracowałem, a później chodziło właśnie o to, że nie ustalono, że wykluczając chorobę zawodową, nie ustalono, nie wykonano wyroku, czyli między innymi nie ustalono wszystkich stref, nie uwzględniono pola również wyższego od strefy pośredniej, strefy bezpiecznej i ta druga rzecz, nie ustalono, czy rzeczywiście ten, co się stało między 99 a 2002 rokiem. Czyli sąd stwierdził, że nie wykonano pewnych ważnych czynności, które powinny być wykonane, tak? Tak. Sąd to stwierdził. W związku z tym, kto tych zaniedbań dokonał? Czy jest jakiś podmiot, który za to odpowiedzialny? No, Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. W Łodzi, dobra. I teraz tak, i co z tego wynika, że sąd to stwierdził? No nie, no i to były dwie sprawy. Trzecią sprawę niby już wykonali te, znowu wykonali opinie, między innymi były w Łodzi. Państwowy inspektor z wojewódzkim wydali znowu odmowę. I trafiłem trzeci raz do sądu, przegrałem trzecią sprawę w USA, złożyłem skargę kasacyjną i 6 grudnia 2016 roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wygrałem tą sprawę. NSA uchylił wyrok, uchylił obie decyzje. Dobrze, to się uchyli. No, proszę. No i teraz powiem, no i po tych wyrokach sanepid skierował mnie do Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu, gdzie przemądrzała pani neurolog, próbowała mi po prostu jeszcze jakieś nowe dokumenty, mimo że mieli dokumentację. A ja wiedziałem o tym, że mam pismo docenta Marca, szefa tej instytucji, że nie ma ani jednej kompetentnej tam osoby. Więc miałem tam jeszcze raz, drugi jazd, pojechałem do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku i mówię, czy wy sobie jaja robicie ze mnie? No przecież docent Marzec napisał, że nie ma żadnej osoby. To co mnie, kto mnie bada? Neurolog, która nie ma pojęcia? To co oni mi są, w ogóle za opinię wystawić? No i sanepid, pani rozłożyła ręce, powiedziała faktycznie, no kto ma zrobić? No przecież takie opinie na dzień dobry są zanegowane, bo to jest, byłyby wydane przez lekarzy, którzy nie mają pojęcia o czym piszą. No i dlatego został taki problem, a Naczelny Sąd dostrzegł jedną rzecz, którą dostrzegają również sądy, jeżeli chodzi o procedury nawet środowiskowe. Co się stało? Sędziowie nie przesądzają, bo sędziowie kontrolują. Kontrolują dane i bardzo rzadko w taki sposób kontrolują Instytuty Medycyny Pracy. Ale logiczne wnioski, które im przedstawiałem, przekonały sędziów. Że sędziowie sami zauważyli, że rzeczywiście, jeżeli ta biegła sądu apelacyjnego zresztą potwierdza pana teorię, mówi pan o odporności, mówi, że to się stało dzisiaj, te objawy się zgubiły, to zostało, to pan ma prawo, żeby wyjaśnili, co się stało. No, tylko że na razie myślę, że nie wiem, kiedy tego doczekam, bo to pokazuje, jak funkcjonuje ten kraj w tej dziedzinie, gdzie jest tak gigantyczna, można powiedzieć, gigantyczna kasa i tak gigantyczny klient, nie? Że my na tym etapie na razie, póki korzystamy, póki płacimy, jesteśmy dobrzy. Ale niech się spróbuje coś wydarzyć, jak będziemy próbować bronić swoich praw. No na razie nie jesteśmy w stanie bronić. Na razie pilnują, żebyśmy płacili rachunki za korzystanie z telefonu komórkowego, czy też z transmisji danych. Dokładnie. Do netu, do naszych powiedzmy smartfonów i urządzeń powiedzmy. To teraz tak, jeszcze jeżeli... jesteśmy w pacie w takim razie. Sytuacja jest patowa, tak? Dokładnie. Wie pan... Bo Naczelny Sąd Administracyjny NSA zrobił jakby swoje, ale on w związku z tym uruchomił pewną procedurę na dół, to wróciło na dół, tak? Tak, do pierwszej instancji. No i, a ten dół, że tak powiem, właściwie już teraz nic nie zrobi, bo wie, że już nic nie może nie zrobić. Nie ma się jak podnieść z tego. No bo jest placówka, no ale placówka szuka kogoś i nie może znaleźć.
No bo ja mówię, parę lat temu to by w Łodzi wystawiali znowu, ale teraz się boją, nie? Bo, wie pan co? A czemu się boją? Wie pan co? Bo ze mną. Dobra, a czemu się boją? Ja panu powiem tak, że ze mną jest taki problem, który został z tego, że ja cały czas się pytam o. Wszystko musi pasować o logikę. Boję się tego, że jak mi ktoś powie, że prowadził coś badania, czy ktoś się wypowiada, to ja chcę poznać jego kwalifikacje. Jeżeli chcę wypowiadać się tak pani neurolog na temat, a mam pismo, że nie ma pojęcia, to dla mnie to nie jest osoba kompetentna i dlatego szukam. Nie da się przekonać, jestem w stanie sędziom przekazać to w taki uproszczony sposób, że nawet jestem w stanie podważyć główny instytut w Polsce medycyny pracy. Ale to dlatego to wygrałem, że udało się to mi, że w taki sposób można powiedzieć, nie wiadomo czy mam taki dar, że tak interpretuję przepisy, jestem w taki sposób przekonywujący. Bo inaczej się nie da, gdyby się chaotycznie, gdyby się sędziów mówiło, że a, bo mi się wydaje. Dla sędziów trzeba konkretnie, żeby coś zanegować. I to jest właśnie powodem tak, w każdej można powiedzieć technologii. Wyobraźmy sobie już tak, nawet tą dziedzinę, wyobraźmy sobie farmację. Wchodzi koncert i mówi tak, my dajemy na rynek leki, my nie wiemy jak ten lek działa. To każdy, kto go będzie używał, niech nam udowodni, że są skutki uboczne. No bo tak działa telefonia komórkowa na tej samej zasadzie. No i... Ale udowodnić nie można, bo nie ma ani jednego eksperta, który by się podjął, nawet przed sądem, stwierdzić, czy to komuś zaszkodziło, czy też nie. Dokładnie. No. A jeśli chodzi o te sprawy szczepionkowe, czy tych farmacje, to oni też, na przykład jeśli chodzi o szczepionki, one nie mają żadnych badań klinicznych, a występują jako lekarstwa i też się o spustoszenie i też w zasadzie nie można nic zrobić, ponieważ mimo, że to jest nielegalne, robienie eksperymentów na Polakach, bo de facto to nie można w Polsce podawać lekarstw, jeżeli nie mają badań klinicznych, ale zrobiono taką kwalifikację, że szczepionki są lekarstwami, mimo że nie mają badań klinicznych, no i na masową skalę szczepi się ludzie, robiąc też przy okazji gigantyczną ilość szkód, których nawet nie ma jak policzyć. No bo się tak przebili, nie? Tak samo jest telefonia komórkowa, to jest biznes taki, że po prostu, wie pan co, ale ja się cały czas zastanawiam, co jest problemem, że tak się dzieje. Wie pan co, problemem jest logika, bo gdyby na przykład tak, w przypadku i telefonii, w przypadku czegoś, mielibyśmy premiera, który wie, co mówi, to gdyby minister Zagórski... Mówiąc, przepraszam, nie jest to moja rodzina, bo Marek Zagórski. Minister, gdyby chciał wprowadzić na przykład taką technologię, czy obojętnie co z telefonią komórkową, a premier by nie grzeszył inteligencją, to by przekazywaliby mu takie głupoty, które dawają, to by powiedział, nie panie ministrze, proszę pokazać mi badania epidemiologiczne. Ja chcę powiedzieć Polakom, że to nie stanowi zagrożenia. A minister mu powie, no my nie mamy takich badań. I to by mu powinni dodać, panie premierze, jak się coś wydarzy, to wie pan, że pan poniesie odpowiedzialność i cywilną, i karną, bo jest to technologia, ta nowa nawet, ale to jest wszystko podobne. Czy stara, czy nowa i tak nie ma badań epidemiologicznych. Tak. Tylko jak zmienią normę, że wszystko będzie na pana wtedy, nie? Bo na przykład Szwajcarzy się też opierają, nie? Wszyscy no szukają. Jest dzisiaj dostałem, dzisiaj był wstawiony, jest nowy wyrok, podobny do mnie, tylko nie wiem, czy na gruncie choroby zawodowej, że sąd uznał hiszpański uszczerbek nerwowy związany z działaniami pola elektromagnetycznego. Nie? Musiałbym do Hiszpanii czy we Francji, to może, bym chciał znaleźć kogoś. Mamy tam może jakichś znajomych, to będziemy sprawdzać. Panie Zbyszku, czyli tak, nie ma badań epidemiologicznych, bo tylko takie by można uznać za badania, powiedzmy, poważne, wiążące, mające jakiś sens informacyjny, tak? To może... Czy też, ale przecież jest tyle publikacji na Zachodzie i też mówi pan Polski, pani profesor Bodkowska, że jednak wykazuje się tą szkodliwość. No ja panu powiem tylko na przykładzie krótkim, bo to w tym drugim poruszymy. To, co już czytałem, to jest stanowisko ministra cyfryzacji oficjalne dla posłów. Nie jest możliwe zdefiniowanie jakiejś konkretnej wartości gęstości mocy czy SAR, która byłoby z całą pewnością bezpieczne lub szkodliwe. Czyli nie wiedzą, jak to zdefiniować. Czyli powiedzą nam tak, macie normę, ale czy ona jest bezpieczna, my tego nie wiemy. To minister twierdzi. No po co wolę normę wprowadzać? Skoro wie wiadomo, jaka jest dobra. Powołuje się jeszcze to jest jakiś absurd kolejny. Powołuje się na ekspertów z Semiru, którzy można powiedzieć przy Komisji Europejskiej, którzy jak sami piszą, nie wiedzą, nie mają pojęcia, co robią. I później się organizuje na przykład konferencje, trzy były bodajże Instytutu Medycyny Pracy Łączności, gdzie mają mi za złe za to, że mówię, że szef Instytutu pracował z telekomami, dostarczał sprzęt, ale mówi, że on jest niezależny, bo tylko go finanse wiązały, zna powiązania wszystkie, ale pomijając to. I zapraszają na konferencje dziwne, zbieg okoliczności wszystkich, którzy mówią tak.
I tak i tak mówię, profesor Sieroń mówi, że to jest szkodliwe. Chiny publikują jego badania w 2014 na temat kości, a on przyjeżdża do Warszawy i nie pamięta. Że miał takie badania zrobione. Wystawia kościowi nadwrażliwość w 2010 roku, zapomniał o tym, ja to mam na piśmie. I teraz mamy tak, zaprasza się Sienkiewicza z tego inskrypu, z tego z międzynarodowej samozwańczej komisji, która nie ma żadnych badań, która próbuje wszystko obalać. No i chce się w taki sposób przekonać, że to jest rzekomo nieszkodliwe. I teraz sobie wyobraźmy, że w taki sposób można powiedzieć, to jest, nie, może powiem tak, że wiedzą, że w Krakowie był profesor Ole Johansson, że jest francuski profesor Belopon, który tak, poznałem go też, bo robiłem wywiad. Ma 1200 bodajże już przebadał pacjentów. Oni nie. I co jest najśmieszniejsze, mówiące o szkodliwości telefonu Wi-Fi, profesor Bortkiewicz z Głównego Instytutu w Łodzi też nie jest zaproszona. Nie chcą jej wystąpienia, bo pani profesor by powiedziała o szkodliwości, a przecież nie o to chodzi. A nie o to chodzi, to jest propagandowa ustawka, a nie konferencja naukowa. Dlatego pani profesor, gdyby w tym, tak w moim przypadku choroby zawodowej, no ona też się w tym sposób teraz nie wypowie, bo takich badań już konkretnych nie ma, ona tylko badała wpływ właśnie Wi-Fi i telefonu i te można poczytać jej wykłady. Wie pan co, dla mnie przerażające, pół biedy moją chorobę, ale pani profesor potwierdza to, że jest związek chorób nowotworowych głowy, szczególnie u dzieci. I myśli pan, że kogoś to interesuje, a głupie słuchawki, głupie wyłączanie telefonu na noc, nie trzymanie go przy głowie może komuś uratować życie. Jest coraz więcej glejaków, nikogo to nie obchodzi. I powinna być oficjalna narracja medyczna służb państwowych, ministerstwa o tym, że są zagrożenia, uważajcie, nie stosujcie, chociaż tyle, ale tego nie ma. Tego nie ma, to jest po prostu, szczerze mówiąc, to jest wszystko, cały czas przestępczość urzędnicza albo nawet zdrada stanu. My, że przyjdzie taki czas, że będziemy mogli pociągnąć do odpowiedzialności ludzi, urzędników w zasadzie za realizację pewnego powolnego holokaustu, który ma miejsce zarówno w Polsce, jak i na świecie. Bo ilość osób, które odchodzi z powodów tego typu ekspozycji elektromagnetycznych po prostu jest gigantyczna, aczkolwiek nie do oszacowania wprost. Tak, to wie pan co, nam tu próbują zarzucić w Polsce, a w Stanach senatorowie apelują, puszczają tych ludzi w telewizji, którzy doznali uszczerbku. Są badania 19-letnie, najdroższe badania na szczurach, 30 milionów złotych, to ci z inskrypu je negują, co ich nie prowadzili. Próbują amerykańskich naukowców podważyć, ale jak nasz minister, jak ma inskrypt, czy amerykański instytut naukowców, to on wierzy temu, nie? Tak, że pan wybiera się, akurat tak, tego, a nie tamtego. Że ten powie, że potem nie ma badań, a mówi, że jest nieszkodliwy, tak. A tam ci mają badania, ale ich się nie słucha i się nie widzi. Nie, bo Włosi to samo, nie? Tam się neguje, próbuje się wszystko podpierać, ale na przykład na razie jeszcze coś śmieszne, nie podjęli się próby zanegowań tych publikacji pani Bortkiewicz, nie? No, nie dużo im brakuje, bo to zrobić. Panie Zbigniewie, kończąc tą akurat rozmowę, będzie następna. Chcę zapytać, czy ma pan jeszcze jakieś narzędzia prawne w tej własnej swojej sprawie, żeby gdzieś iść dalej, czy też jest to taki pad, że dopóki nie będzie biegłego w tej sprawie pana, to w zasadzie nic pan nie może zrobić. No, na razie muszę poczekać. Nie ma możliwości, bo sanepid nie ma możliwości prawnej, żeby wydał o braku związku czy o związku, jeżeli nie będzie opinii lekarskiej, bo takie są przepisy. No i tak jak mówię, zostanie tak każdy Polak dzisiaj w sytuacji, że nie znajdziemy w Polsce nikogo, chyba że nadejdą czasy, że będą mogli kogoś z zachodu powołać, ale takiego, który prowadził badania. Nie? A nie takiego ustawionego z jakiejś organizacji, która będzie, nie mając żadnych badań, ideologię sprzedawała, pseudoekspertów. Bo jeszcze trzeba dodać, krąży i to są pogłoski sprawdzone, że ta komisja samozwańcza, rzekoma organizacja, która jest non-profit, jest bardzo bogata, nie? Czyli a skąd ma pieniądze? Z tych, co interesy reprezentuje. Tylko trzeba to fajnie udokumentować. Musimy wejść na te wszystkie pseudo prospołeczne organizacje, które wysługują się potężnym korporacjom i wielkim pieniądzom. Panie Zbyszku, przede wszystkim życzymy panu zdrowia, bo jeszcze tak powinienem zapytać, bo naszym widzom to jest bliskie. Co pan takiego robił, że pewne objawy tej ciężkiej choroby w dużym stopniu pan, nie wiem, zneutralizował? Wie pan co, u mnie to jest tak, że tak, wie pan co, i tu jest tak przy mojej chorobie zawodowej, zwróciłem uwagę na system odpornościowy, a ponieważ to co może w następnym poruszymy został mi jedyny aspekt, że przerabianie na logikę, bo tu musicie państwo wiedzieć wszyscy, że jestem
chyba jedyny w Polsce, który można powiedzieć przewrócił wszystko operatorom do góry nogami, wszystkich sądach administracyjnych, nie są w stanie polemizować żaden prawnik tej spółki. Ale mówimy już nie tylko o pana własnej, prywatnej sprawie, tak, ale... tylko mówimy o innych ważnych sprawach, które pan... związane z tym, dlatego jeżeli twierdziłem, że system odpornościowy mi padł i doprowadził do takiej degeneracji całego organizmu, to twierdziłem, że jeżeli go odbuduję, przerabiając suplementy, które są dostępne, ale dopiero kiedy wszedłem w kwasy omega-3, które stanowią podstawę, doprowadziłem do tego, że system odpornościowy się zregenerował i można powiedzieć, to co dało się, spróbował naprawić. Ale to co tu jest, bo najgorzej jest góra, bo mięśnie tu są zablokowane też 16 lat i bioda, że tu jest właśnie ten problem z powrotem w ogóle do pracy, no bo praktycznie tu nie ma w ogóle ruchu. I to jest właśnie, i to jest, to też potwierdza tą tezę, że zniszczono mi system odpornościowy, bo nie może teoretycznie, jeżeli 8 lat temu ponad przestałem praktycznie chodzić, to dzisiaj nie powinienem chodzić. I to potwierdza to, jaki to ma związek. Dlatego też ostatnio może powiem tak, że mówiłem o wzroście zachorowań w ogóle. Jeden z przedstawicieli operatora na Facebooku wskazywał na smog, na żywność przetworzoną. I jeszcze tam był jeden czynnik, że brak ruchu. Tylko też była jedna rzecz. Ja mu napisałem jedną rzecz, jeżeli to twierdzi, czy to jest badanie, czy to jest teoria. On mi odpisał, teoria tak u pana, nie? Ja mu pisałem, no właśnie, dlatego potrzeba badań, które albo potwierdzą, albo zanegują, bo jak się go pan zapyta, czy tak dzisiaj, czy wzrost zachorowań na choroby nowotworowe, który bodajże wynosi od czasu powstania telefonii jakieś 100 tysięcy przypadków rocznie więcej, czy może być spowodowany, czy nie, to można powiedzieć, teraz jest pytanie. Smog teoretycznie mamy mniejszy, bo wiemy, że fabryki, kominy tego nie ma, tak na Śląsku. No, gdzie niegdzie może trochę ograniczono emisję tak zwanych gazów cieplarnianych, ale gdzieś... Na Śląsku to widać, że musi być mniejszy, bo nie ma flotów dzisiaj. Wiem, tak czy inaczej jest pewien problem, na ile ten smog związany z gazami cieplarnianymi, a na ile smog elektromagnetyczny odpowiadają za jedno, co jest pewne. Wręcz epidemiologiczny rozwój chorób takich jak przede wszystkim nowotwory. No. Począwszy od wszystkiego. Choroby serca. Choroby serca to jest kolejny element. Tak. Czy bardziej zadziałał smog elektromagnetyczny, czy smog pochodzący z gazów cieplarnianych, no nie ma tego jak ustalić, skoro w ogóle nie ma elementarnych badań w pewnych kwestiach. No pan co, dlatego też miałem, to mi znikło, bo miałem kiedyś problemy z sercem, bo było takie nierówne bicie, tak to można powiedzieć. Nie, bo to było w wykazie choroba układu bodźcowo-twórczego, to minęło, nie? Czyli ten organizm jest w stanie się naprawić, a powiem tak, na przykład ten przypadek, który może się panu uda, tak jest w Radomsku. W Radomsku jeszcze ja tak przyjeżdżam, jak były dwie stacje, tak tam byłem w godzinie 18, między 18 a 19, to po godzinie mi z nosa leciało jak z kranu. Yes. Podobiński siedział, oczy zapłakane, katar, żona jego to samo i stacji teraz nie ma, minęło parę dni, jest zupełnie inaczej, nie? Przyjeżdża pan, nie ma tego czynnika. Będziemy to robić takie akcje też reportażowe. Panie Zbigniewie, ja dziękuję to po raz. Po drugie, życzę panu przede wszystkim pełnego powrotu do zdrowia i wiem, że tylko pan sam wie, jak sobie najlepiej pomóc. Tutaj żadni lekarze, że tak powiem, specjalnie tutaj panu nie pomogą. Wiemy dlaczego. A druga sprawa, to życzę panu jakby doprowadzenia do końca pana sprawy indywidualnej, z jakiego powodu pan tak podupadł na zdrowiu w latach 1997-2002, bo to tak, się była końcówka, ponieważ rozstrzygnięcie pana sprawy będzie oznaczało w swoistym kazus, otworzy drogę do jakby do podobnego zbadania, kto wie, czy nie tysięcy podobnych przypadków, gdzie chorują i prawdopodobnie z tego powodu, ale nie ma tego jak przeprowadzić, bo nawet nie ma ani jednego eksperta biegłego, który by mógł stwierdzić tak albo nie. To jest niesamowita w ogóle konkluzja tej rozmowy, pani Zbigniewie, to jest niesamowite. I to powinniśmy wszyscy zapamiętać. Proszę was, ten akurat, tą audycję, bo druga będzie omawiała, gdzie w konkretnych miejscach w Polsce dzieją się tragiczne rzeczy, gdzie ludzie wymierają dosłownie, gdzie trzeba nielegalne stacje nadawcze zdejmować i że trzeba się procesować potem, co dalej. Pan to wszystko opowie. Natomiast tu, jak w soczewce, w pana sprawie widać cały ten system. Dużo jest jeszcze jedna rzecz. Bardzo. Jak w soczewce. Każdy, kto mieszka przy stacji, może sobie wejść na stronę Prawo do Życia i przeczytać sobie objawy, które wymienia profesor Belopon.
czyli zaburzenia snu, spadek odporności. Częściej chorujemy, jak mieszkamy blisko, to się zastanówmy, co jest przyczyną, pod warunkiem, że będziemy kontrolować telefon, bo trzeba pamiętać, jeżeli będzie telefon, czy będzie telefon bezprzewodowy, czy Wi-Fi, a pójdziemy do sądu, to operatorzy będą wskazywać na Wi-Fi, że to Wi-Fi zaszkodziło, nie ich stacja. Oni tak idą, bo już tak było w krakowskiej szkole. Że a Wi-Fi ma tutaj jakby jakiś rodzaj ogrania tematu i jakieś są przepisy na to, że skoro Wi-Fi, to wiemy, że szkodzi, bo są badania. Nie, bo to... że szkodzi, ale że to jeżeli ma zaszkodzić, to bardziej te Wi-Fi, które jest. Nie? A oni za to odpowiedzialność nie biorą. Nie, oni chodzi? Próbują właśnie. A kto weźmie odpowiedzialność za Wi-Fi? A, i wie pan co wystarczy? Kto weźmie odpowiedzialność za ten sektor, że Wi-Fi? Kto pan spróbuje mieć ten telefon bezprzewodowy, DEC, stary telefon, co ma pan ze skrzynią dokującą, to gdyby pan tego telefonu używał i by pan poszedł do sądu, to operator by zaraz wskazywał na ten telefon. Że to ten telefon panu zaszkodzi, nie ich stacja, bo takie przypadki są. Dlatego tych czynników jest trzeba potem z tym jasne, uważać. Ale czy znajdziemy, jak nie teraz, to w przyszłości, jeżeli by się zdarzyło, że ktoś przekierował odpowiedzialność na to, że to Wi-Fi zaszkodziło, to pytanie, kto ma za to odpowiedzieć, że Wi-Fi szkodzi? No ten, co go dostarcza. Wyprodukował, więc dostarcza. No i co nie udzielił instrukcji na przykład, jak używać. Nie? Czyli to zbychać odpowiedzialność na zupełnie inne podmioty jednego stacji. Tym bardziej, że wie pan co, tym bardziej, że tak w przypadku stacji, jeżeli chodzi o te najgorsze, o Wi-Fi dzisiaj, to mamy światłowody w domu. Można było pójść światłowody, żeby ograniczyć skutki uboższe. Jeżeli na krótko włączymy nawet Wi-Fi w domu, to nam nie zaszkodzi, ale jak chodzi non stop, to tak jest, zapłacimy tą cenę. Cały czas da się z tego na dobę. Pamiętajcie o wyłączaniu tych wszystkich. U nas jest w hotelu też jest włączone i będziemy musieli tu w studio, zdaje się, chociaż studio tutaj raczej się nie śpi, na noc nie zostaje. Panie, nie wiem, więc ja życzenia złożyłem. Jesteśmy z panem. Zapraszamy na kolejną dzisiaj jeszcze rozmowę z panem Zbigniewem. Strona internetowa i stowarzyszenie, które pan reprezentuje jeszcze. To jest ogólnopolskie stowarzyszenie przeciwdziałania elektroskażeniom prawo do życia. Tam jest część materiału właśnie, tam jest opinia między innymi, tam jest stanowisko profesora Belopom, jest nawet link do wywiadu pani profesor Bortkiewicz, która mówi jak to badała, bo prowadziła badania tego, co publikowano w renomowanych czasopismach, omawia to w Krakowie, więc jest to bardzo, można powiedzieć, pouczająca lekcja zrobiona przez kogoś, kto mówi i wie o czym mówi i podaje fakty. Dodatkowo przypominamy wam, a pan Zbigniew będzie Engelsog również gościem i prelegentem na takiej pierwszej ogólnopolskiej niezależnej konferencji poświęconej zagadnieniu Stop 5G, która ma się odbyć 28 lutego w Krakowie. Dokładne informacje są na stronie mywolniludzie.net. U nas też jest pewien odnośnik, może też się plakat zdąży pokazać, ale tak czy inaczej właśnie na tym spotkaniu krakowskim będziemy chcieli zbilansować poprzez występy różnych osób, w tym pana, właściwie jaką my wiedzą w tej chwili dysponujemy o tym, o tej technologii i w jaki sposób możemy się bronić, bo to, że to jest zagrożenie, to my już wiemy, pan na sobie to przećwiczył. Jest też kwestia powołania jakiejś inicjatywy, która będzie gromadziła ludzi dobrej woli, takie stowarzyszenia jak pana i inne grupy, takie media jak my, we wspólnej takiej koalicji. To jest taka koalicja, mówimy, strefa wolna od GSM, troszkę wzorując się na słynnym haśle strefa wolna od GMO. To jedno z drugim jak najbardziej też idzie w parze. Prosimy was też tą audycję dzisiejszą, tą teraz i te następne na temat pól elektromagnetycznych i zdrowia ludzi, byście naprawdę jak najszerzej rozsyłali, dawali znajomym, zachęcali, by to obejrzeć. Ja uważam, ja nie wiem czy, bo był pan tutaj w uroli, w tym programie, w telewizji, w realu. Nie wiem, czy tak dużo czasu poświęcono tam tylko i wyłącznie pana historii, żeby pan jakby mógł spokojnie wyłożyć. Tak wydaje mi się, że dzisiaj to było możliwe. Dzisiaj jeden jest przekaz, to każdy może sobie sprawdzić, że mamy sytuację, jaką mamy, że zachorujemy nawet w teorii, ale nie mamy się do kogo zwrócić. Nie jesteśmy w ogóle chronieni dzisiaj. I jeżeli to, co każdy słuchacz może przekazać i może się zastanowić, że gdziekolwiek się zwrócimy, pamiętajmy zawsze o jednej zasadzie. Logika wskazuje, jeżeli ktoś nam próbuje wmówić, że są badania, tak, czytałem w jednym raporcie, że jest ich 10 tysięcy, czy nawet więcej, nie ma, to zawsze się pytajmy.
badanie epidemiologiczne, które musi określać osobę, musi określać natężenie, czas ekspozycji i wtedy możemy wiedzieć, że takie badania były przeprowadzone, a takie badania nie istnieją. Nie istnieją i będziemy o tym szerzej mówić w drugiej rozmowie, którą dzisiaj nadamy. Bardziej to będzie, że po 20 nadamy z panem Zbigniewem drugą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Thank you.